Poza chwały sadła leżały boczki węże. Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście Wiedźmina 3 Dziki Gon. I oczywiście jest to kolejny odcinek już. I chwila, jak to się jadło? F? No dobra, może być. Poczekajcie. Weźmiemy sobie tak, do... Nie do godziny szóstej. A co tam? Mam nadzieję, że się życia uzdrowia już do końca, co nie? Dobra. Okej, fajnie. Okej, dzisiaj oczywiście sobie zrobimy... Jak widzicie to misję, co nie? Polowanie na czarownicę. Albo... Poboczne... To są... Aha, 10 poziom, to na pewno nie będziemy robić tego. Zakończonych mamy już, powiem wam... No, nawet... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem... Siedem zadań. Aha, psy... ujada piesek, dlatego że... Powiem wam, że ja nie słyszałem tak dobrze, bo ja mam słuchawki założone, wiecie, syreny wyją, ale co tam. Mniejsza o to. Pewnie gdzieś się pali, albo ktoś pierdyknął samochodem. Dobra, mniejsza o to, co nie? W poprzednim odcinku, znaczy w poprzednim odcinku zrobiliśmy, powiem wam, nawet sporo roboty, ale... przepraszam was, że tak tyle trwał ten odcinek, ponad 50 minut, ale co tam. Wiedźmin to wiedźmin, co nie? Tak jak powiedziałem, bawię się bardzo fajnie przy tej grze i mogę... Mogę, kurde, tyle odcinków, znaczy tyle mogę odcinków nagrywać, tyle ile chcę, co nie? Znaczy tyle ile chcę, ale też... mogę... CICHO TAM! Pis, runy! Ale też mogą być, mogą różnie trwać, co nie? Wiedźmin... Ja przy Wiedźminie... Głównie, powiem wam, że ja będą odcinki, co nie, głównie w Wiedźminie będą około... Maksymalnie godzina będą odcinki jak coś. Zobaczymy jeszcze, bo ja przy Wiedźminie się bardzo fajnie bawię. Nie wiem jak wy. Nie wiem. Czy wam pozwala komputer, czy nie. No mi tam na niski, co nie, gra chodzi. No ale cóż, mam... No... Praktycznie, powiem wam, mam... Prawie 40 FPS-ów, no ale... Co to jest? Co to jest? To jest mało praktycznie. Czasami spada mi do 30, ale... No ale cóż, czekajcie, to mamy jechać... Kurde, jaki ten głupi jest ten ten... Tak jak powiedziałem, GPS, o nie w tym, w Wiedźminie. Nie GPS, tylko ta mapka, co nie, mini mapka. Ale ta mapka robi, powiem wam szczerze, czasami w... no... Nie będę już kończył, co nie? Ja tu byłem? Właśnie się schodzi, kurde. Niepotrzebnie coś zrobiłem. Tu mam jakąś tablicę ogłoszeń, tylko nie wiem... Chorobcza jasna. Kurde, co jest? No... Użyj, no. Na razie powiem wam, nie, na razie damy sobie spokój z tymi pobocznymi. Na razie damy sobie spokój, ale... Z drugiej strony, szczerze mówiąc, może dobrze byłoby, jakby zrobić te poboczne. Serio? Zbrojmistrz, zobaczymy co masz do zaoferowania. Ale nie, pokaż swoje towary, właśnie. Pokaż mi swoje towary. Właśnie, co ty masz tutaj, ziomuś? To jest zbrojmistrz, tak? Bo to jest moje. Nie bawię się w przedawanie tych różnych... rzeczy. Nie chcę mi się bawić. A ile w ogóle mamy... wagi? 9 dopiero. To mało, powiem wam szczerze, jest. A orenów? To tylko 580. To powiem wam, że... Tutaj... Szybciej się zbiera niż w... niż w dwójce i w jedynce, co nie? Do czarownicy nie chodzę.
Trzeba by go drugi raz do... Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Szukam... O, właśnie. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. Który to? W zeszłym tygodniu tego w krzyżu postrzegło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Dołapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. No dobra, okej. Okay. Pewnie słychać będzie. No ale co tam. Gdzie jest ten chłop jej przede wszystkim? To czyżby to ten był? Tak jest. No i jeszcze mucha na nim. Ja pierdzielę. Kurde. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać. A kto tak powiedział? Twoja żona. Twoja stara. Idźcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych... Znachor. Nie ma. Był taki film. No. Może ze parę koron zmienisz zdanie. No, skoro tak, to już wam powiem. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Szukajcie roz... Nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Ty. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Nic nie zrobię, jeju. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. Tak. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Z drugiej strony może... z drugiej strony powiem wam, że może być. Jak chuda. Ale cóż. To mniejsza o to, se nie, czy gruba, czy chuda. Chodź, płotka, chodź. Chodź, lecimy do czarownicy. Pamiętam jeszcze. No kurde, czego się nie da przez to. Jak ktoś oczywiście grał w Drakensanga, co nie? Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. A to tędy jednak. Tak, bo mi tu pokazuje przecież ten GPS, jak ja mówię. Wóz. Niecha ta wiedźmi jest gdzieś w pobliżu. O Jezu, ten z mieczem. Z mieczem. Chowaj ten miecz, kurde, człowieku. Pani pomoże. Chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. O! Reszta padła z głodu. Powiem wam, że tutaj zabrały. Niektóre są ładne te. Bez niej i my pozdychamy. Te ludzie. Daj ci zioła. Zmierzcie ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. No kurde, głupie mu chyba dołazić po tym głupim monitorze. No what the fuck? Pani dzisiaj nie łaska. Trzeba przyjść. No wkurzona dzisiaj, no ja to wiem. Jest tu ktoś? Nie chcę tego. Zwykłe maści. Nic specjalnego. Dobra. Co my tu mamy jeszcze? Oj, ale nie gaś tego. Aha, już mamy. No i gdzie ona się podziała? Ja wiem. O, szataniści. Łato. Czarci krąg nakreślony kredą. No, mówię. Kurde. List do Aleksandra. Weźmiemy sobie, oczywiście, że weźmiemy. Mam nadzieję, że nie będzie wkurzona na nas. Oj. Wow, gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ty jesteś? Bez jaj. Serio, gdzie ty jesteś?
Ale dobra, ale... Ale gdzie ona jest? Dobra, ale pytanie jest takie teraz... Ej, dobra, ale teraz, jak ja mam stąd... Gdzie ona jest? No dobra, ale pytanie jest teraz takie... Ej, to trochę powiem wam głupie zadanie. Czy w ogóle to jest głupie? Gdzie ona w ogóle się mogła schować ta? No dobra, ale... No dobra, wiem, że tu trzeba iść, ale pytanie jest teraz takie... To nie, to mi niepotrzebne jest tak za bardzo. Szczerze mówiąc. Tutaj coś trzeba zrobić, bo to ja widziałem przed chwilą, jak widzieliście. Coś takiego jak... O. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. No dobra, ale... O. Tu coś mam. Silną aurę. To artefakt, albo... Wow! A więc tutaj zniknęła. Wow! Serio? Wow! O kurde! No nieźle. No. Ładnie tu. No, mówię. Wow! No, powiem wam, że... Dobra, jak to przejść tędy teraz? Dobra. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. O, ale fajne króliki. Zające, sorry, zające. Ale fajne. Podoba mi się to miejsce. Podoba mi się to miejsce już. Zakochałem się w nim. Totalnie. No cześć tam, Keira, czy kim tam jesteś. Wow, ty masz saunę tu, oku. Gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie. Mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Jakoś chyba będzie to chyba... Jakoś zacenzeruje to oczywiście, jak coś. Wow, ubrałaś od razu. Wow. Keira Metz w samym sercu. Dobrze, moi drodzy. Wracam już z powrotem do gry, ponieważ coś mi się zrąbało z programem, ale też z gro coś się zacięła. Nie wiem dlaczego. A co do programu, wiecie dlaczego tak się porobiło? Bo była, wiecie, aktualizacja tego Shadow Playa, co nie? I niestety trzeba było zainstalować, co nie? Dobra, my to sobie... Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica. Dobra. Ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była... Słuchajmy. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? O właśnie. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Szukam Ciri, tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejki i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz... Naprawdę jej nie spotkałaś? Nie.
Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? Trzy kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już ci nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem. Chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Halo, gdzie ty sama idziesz? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Jakie fajne zające. What the fuck? Chcę zobaczyć się z tym. Serio? Wiem, że pomyślałeś. Ja pierdzielę, serio? Spoko. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. Dobra, chodźmy to chodźmy, co nie? Do tego elfa, co ukrył się w jaskini niedaleko wsi pod Gaję. No dobra. Kilka godzin później. To na północny zachód, coś tam. Nie dokończyłem przeczytać. Liczyłam, że elf wróci, albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. Ty umiesz biegać? No idź! Bella Glam! Suszone owo znalazłem, wow! Ty też umiesz biegać? Wow! Dobra, kacztenka. O kurde, haha. Dziki gon. O kurde. Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. O kurde, no. Jest dziki zgon. Kto? Ja, what the fuck? Co on tak blisko robi tej... tego Velen znowu? Możesz teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. No mi też. Mówiąc szczerze. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się też to. Ten pomysł widzi Geralta, co nie, że... Gotowe, za mną. Dobra. Dobra, pięknie. What the fuck, co to jest? What the hell? Nie gadajcie, że mam iść pod to. Tak. O nie, dobra, okej. A, dobra, on sam sobie już tu wejdzie, fajnie. Dobra, nie trzeba się wynurzywać. Wynurzać się nie trzeba, bo tu... Trzeba dołem na razie iść. Dobra, już można. O, fajnie. Dobra, gdzie ta... O, tylko pytanie jest, którędy mam iść. Dobra, pójdziemy tędy. Co tu ciekawego będzie. O Jezu, i znowu utopce. No jak ja jej kurka, bo ona nie cierpi. A to są wkurzające, powiem wam, te potwory. Serio.
Dobra, pięknie. Kolejny utopiec, nie. Ale pięknie go pokonałem, no pięknie. Dobra, gdzie jest ta... Keira. Baba wodna. What the? O co, come on. Kurde, mocne to. What the? Spokój się. Pięknie. Dobra, udało się jakoś. Ledwo, ledwo. Ale to co, kurde, powiem wam, że... Te potwory to są, kurde, masakra. O kurde. To tylko szczury, Boże, serio. A tu coś trzeba zrobić. Aha. A, petardo, dobra, mam. A, dobra, niech się załaduje tutaj. Ale petardy nie mam. Kurde, jak ja mam to zrobić? Tu petardy nie ma. No dobra, ale... Czego się, babo, drzesz? Znaczy, czego ty się, Keira, drzesz? No, no. Ty masz petardę! Kurde, jak ja mam to zrobić? Nie masz właściwej petardy, ej, ale jak ja mam to zrobić? Kurde, nie drzij się, bo ja petardy nie mam przez ciebie, w piruny. Kurde, petardy nie mam. Nory? Nory czym? A, no, znakami, dobra. Tylko zaraz, Erden. Ardem, dobra. Niech będzie Ardem już. Pięknie. Dobra, kurde. Pięknie. Kurde, tam bab się... Właśnie. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykował. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Dobra. I co? I co, żeś zrobiła? Nic nie zrobiłaś. Dobra, zjedzmy sobie te kurczaki. Nie tak. Właśnie, niech się tu życia chociaż nie przywrócę, chociaż troszeczkę. No idź. Ojo, jak tu ciemno. Co to jest? What the fuck? Co to za jakiś... What the fuck? Co ty to odwalasz?
Co to było? Iluzja? Nie, projekcje morfotyczne. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Mnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Dobra, teraz tak, zapisamy oczywiście grę. Jak nie mo... No, bez jaj, da się zapisać. No. Mówiłem, da się. Dobra, co my mamy w ogóle do zrobienia po omacku? Eksploruj ruiny. Kordinarius, wow. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Dobra, idziemy dalej. Fajnie uważaj, to wygląda. Te tłuste żółte opary są trujące. Okej. Okay. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Co to jest? Vesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. I co? Cóż, przeżył. A na młodych wiedźminach rany goją się szybko. Wow. Nie, bez jaj. Dobrze, dzięki. No jakim cudem dedłem? Ej, bez jaj. No ludzie. Bez przesady już. Dobra. Szukając wiedźmy. Jezu, jeszcze to słuchać. Ejo. Spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Ale ja jej sobie powiem wam szczerze. Nie przypominam sobie tej Keiry. Keira Metz. Wiedźmin wyruszył tam. Nie przypominam sobie, powiem wam szczerze, tej osoby z dwójki. Bo ta Sheila, to wiem, która to była, ta są Uka, Tropił i Okruk bodajże. Czy tam Wrona? Mniejsza o to, co nie. Czy Kruk? Albo Wrona, Okruk. Ale co, ale mniejsza o to, co nie, ale tej Keiry to ja sobie nie przypominam. Tak docierali tu od strony wody. A. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pomóc. Vesemir opowiadał, że kiedy od razu wypowiedział. Kurde, nie! Kiepski pomysł. Co? A na młody. Kurde, nie. Pięknie, dobra, udało się. Ledwo, kurde. Powiem wam, że trudne te... Te głupie te jest te. Kolejne. O Jezu! No bez jaj! Ja spierdzielam stąd. No szczerze mówiąc, kurde, spierdzielaj! Kurde! Ale to jest głupie, szczerze mówiąc. Głupie są to upio... I kolejny wpiruny, no bez jaj. Ol, pięknie, dobrze. Dobra, zaraz, może tędy jakoś przejdźmy. Gdzie ty jesteś, Keira? Chodź, Keira, chodź. Chodź, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Przede wszystkim, to mnie tędy. Tak, tędy. Znaczy nie tędy. Zaraz, co ja mam tu zrobić? Podążaj za symbolem jaskółki. Kordinarius.
Jaskółka, czyli dobrze idziemy. A gdzie ty to widzisz, jaskółkę? No dobra, jak ty widzisz tak, to dobra. Oho! Chodź, Keira, chodź, po tyłu są jakieś potworki. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny teraz. Aha. Mamy go. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. No to jest on. Zirael, before the Solesair Han. O tym gościu mi przypomina, wiecie kogo? Assassina Creed'a, co nie ten, no, bohater z jedynki. Ezio chyba, czy jak mu tam. Czy Desmond? Sorry, Desmond albo, nie, Desmond i jeszcze ktoś tam jest. Czekajcie, kto tam jeszcze był? To było w innej części. Ezio chyba, Ezio, czy jak mu tam. Przypomina mi to totalnie, serio. Dobra, co my tu mamy? Purchawkę? Nie, purchawki nie chcę. O. Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko... Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpie. What? Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Geralt? Wszystko w porządku? Powiedz. What the hell? No co, come on. Coś... dziwne. Czekajcie, bo to trzeba tutaj iść. O. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. No. Oho, coś... Co to jest? What the hell? Kolejne zabezpieczenie. Szlak. Wow. What the hell? Wow! Serio! Bez jaj! Nie mogę! O kurde, co za... O Geralt! Zabiłem Geralta! Duch Geralta! Zabiłem ducha Geralta! Wow! Jestem zadowolony! Dobra, dalej! Dalej! Jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. Dobra, kogo my tu... Nie spodobało mi się. Dopplery są poczciwe z natury. Dobra, czekajcie, powoli. Po kolei trzeba iść. O, tu coś mamy. Jest! Oho! No tu miałem. No co jest? Przecież to jest Kelpi, ale koń. No? No tu coś mam, ej. No ludzie, serio? Poczekajcie, bo to tu mi pokazuje jakoś tak. Ale nie, tutaj, bo ona tutaj stoi cały czas, nie? No i co teraz mam zrobić? Trochę to głupie jest, powiem wam szczerze teraz. Tam coś jeszcze mamy, podajże. Czekajcie, tędy. Tędy. Nie, tędy to na pewno nie da się tędy. Nie. Nie, tędy się nie... Nie, tędy też się nie da. Nie. Nawet nie idziemy tam. Czekajcie, może tutaj coś...
Nie, to zaraz. Nie, to jest pułapka, sorry, to nie jest to. To nie da się, ej. No dobra, ale jak ja mam... Tutaj coś jest, tylko nie wiem... No? No dobra, ale... No dobra, ale ja... Co ja mam tu zrobić w ogóle przede wszystkim? Bo ja tego nie ogarniam teraz za bardzo, tego czegoś. No dobra, ale wiem, że mam tutaj iść, ale tu coś jeszcze mam. Poczekajcie, bo tutaj nie sprawdziłem tego. Ale nie, tu też się nie da. Trochę, powiem wam, to jest głupie. Używając... No dobra, wiem, ale... Tutaj przecież mamy... Można powiedzieć... Takiego... mewę. Ale to z koniem. No niedaleko. Wiem, że tu pisze niedaleko, ale... To jest trochę głupie. Szczerze mówiąc. No tutaj! Pokazuje mi tutaj, ale... No nie wiem, kurde. To jest takie, powiem wam, głupie. Szczerze mówiąc. To jest trochę, kurde, głupie. Tutaj coś mi pokazuje. Ojoj. Dobra, mam. A, tu coś mamy. Dobra, mam. Rysunek konia. Mam. Wskazówka dla Ciebie. Mam, znalazłem, fajnie. Dobra, tu coś jeszcze mamy? Znaczy C, nurkuj. Dobra, wynurzamy się, wynurz się. A nie, trzeba tam iść. Sorry, kurde, tu. Dobra, mamy, to tutaj trzeba było. No dobra, mamy. Dobra, fajnie, ale... Ojoj! No? Chodźmy. Ej, no, przecież... O co, kaman? Dobra, okej, moi drodzy, my sobie to zrobimy, znaczy będziemy kontynuować pewnie tę misję w kolejnym odcinku, bo nie chcę przedłużać tak dzisiaj, co nie odcinka, tego oczywiście, w kolejnym zobaczymy co będzie, zobaczymy, może coś mi się uda zrobić, ale nie obiecuję, nie obiecuję, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, co nie, i cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, cześć!